Annuncio vobis gaudium magnum <applause> Habemus papam Biskupi szefarzami łaski najwyższego kapłaństwa, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 11 listopada 1992 roku. Mówiąc o sprawowanych przez biskupa funkcjach, Sobór Watykański II posługuje się pięknym wyrażeniem, zaczerpniętym z modlitwy konsekracji biskupiej w obrządku bizantyjskim. Biskup Naznaczony pełnią sakramentu kapłaństwa, jest szafarzem łaski Najwyższego Kapłaństwa. Temat ten rozwiniemy w dzisiejszej katechezie. Pozostaje on w związku z tematem poprzedniej katechezy, poświęconej biskupom jako zwiastunom wiary. Posługa przepowiadania Ewangelii jest bowiem ściśle związana z posługą łaski w świętych sakramentach Kościoła. Jako szafasz łaski, biskup spełnia w sakramentach munus sanctificandi, z którym łączy się munus docendi, wypełniany przez niego wśród powierzonego mu ludu Bożego. W centrum tej sakramentalnej posługi biskupa znajduje się Eucharystia, którą sam ofiaruje albo o której ofiarowanie się troszczy. Uczy sobór. Każdym należytym sprawowaniem Eucharystii kieruje biskup, któremu powierzony jest obowiązek oddawania majestatowi Bożemu kultu religii chrześcijańskiej i kierowania tym kultem zgodnie z przykazaniami pańskimi i prawami kościoła określonymi bardziej szczegółowo dla diecezji, według jego własnego osądu. Tak więc biskup jawi się w oczach swoich wiernych przede wszystkim jako człowiek nowego i wiecznego kultu oddawanego Bogu, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa, dzięki ofierze Krzyża i ostatniej wieczerzy. Jako sacerdos et pontifex, ukazujący Chrystusa, główną postać sprawującą eucharystyczną ofiarę, którą biskup a wraz z nim prezbiterzy sprawują in persona Christi. Jako hierarcha, oddający się sprawowaniu świętych tajemnic, ołtarza, które głosi i wyjaśnia w przepowiadaniu. Wypełniając swą rolę sprawującego święte tajemnice, biskup jest budowniczym Kościoła jako komunii w Chrystusie. Eucharystia jest bowiem istotną zasadą życia, nie tylko poszczególnych wiernych, ale i samej wspólnoty w Chrystusie. Wierni, zgromadzeni, dzięki głoszeniu Ewangelii Chrystusowej, tworzą wspólnoty, w których jest rzeczywiście obecny Kościół Chrystusowy, ponieważ w sprawowaniu eucharystycznej ofiary znajdują i ukazują oni swą pełną jedność. Czytamy w tekście soborowym. W każdej wspólnocie ołtarza, przy świętej służbie biskupa. Ofiaruje się symbol owej miłości i jedności ciała mistycznego, bez której nie może być zbawienia. W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie, albo żyją w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden święty, katolicki i apostolski kościół. Albowiem nieco innego sprawia uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa, jak to właśnie, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy. Wynika z tego, że jednym z podstawowych zadań biskupa jest troska o to, by Eucharystia była sprawowana w różnych wspólnotach jego diecezji. Wypełniając to zadanie, musi on brać pod uwagę czas i miejsce do dyspozycji oraz pamiętać o słowach Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego. I nie będziecie pieli krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Znane są trudności, jakie w zaspokojeniu tych potrzeb występują dziś na różnych obszarach, zarówno nowych, jak i dawnych Kościołów, z powodu braku kapłanów i z innych racji. Dla biskupa, świadomego, że jego zadaniem jest organizowanie kultów diecezji, Stanowi to wezwanie do zwrócenia większej uwagi na problem powołań oraz rozsądnego rozmieszczania księży. Trzeba rzeczywiście dołożyć starań, by jak największa liczba wiernych mogła przyjmować ciało i krew Chrystusa podczas sprawowania Eucharystii, osiągającego swój szczyt w Komunii Świętej. Do zadań biskupa należy również troska o chorych i niepełnosprawnych. Którzy mogą uczestniczyć w Eucharystii jedynie w swoich domach lub tam, gdzie przebywają na leczeniu. Pośród wszystkich obowiązków posługi pasterskiej, zadanie związane ze sprawowaniem Eucharystii, lub jak moglibyśmy powiedzieć, z apostolatem Eucharystii, jest najbardziej nieodwołalne i najważniejsze. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do najświętszej Eucharystii, odnosi się do całej posługi sakramentalnej. I życia sakramentalnego diecezji. Jak czytamy w Konstytucji Lumen Gentium, biskupi kierują udzielaniem chrztu, przez który dostępuje się uczestnictwa w królewskim kapłaństwie Chrystusowym. Oni są naturalnymi włodarzami udzielanego na ich terenie bierzmowania, szafarzami święceń kapłańskich i kierownikami karności pokutnej. Oni zachęcają i pouczają troskliwie lud swój. Aby wiernie i z uszanowaniem brał właściwy sobie udział w liturgii, a zwłaszcza w ofierze mszy świętej. W powyższym tekście soborowym zostaje dokonane rozróżnienie pomiędzy chrztem i bierzmowaniem dwoma sakramentami, których odrębność znajduje podstawę w fakcie przytoczonym przez Dzieje Apostolskie. Gdy zgromadzeni jeszcze w Jerozolimie apostołowie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana. Którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Nałożenie rąk przez dwóch apostołów dla przyjęcia daru Ducha Świętego, który dzieje apostolskie nazywają również darem Bożym, dało początek tradycji Kościoła zachodniego, zgodnie z którą tylko do biskupa należy funkcja udzielania bierzmowania. Jako następca apostołów, biskup jest zwyczajnym szafarzem tego sakramentu, a także jego szafarzem pierwotnym, ponieważ olej krzyżma, materia, będący istotnym elementem obrzędu sakramentalnego, może być konsekrowany jedynie przez biskupa. Odnośnie do chrztu, którego zwykle biskup nie udziela osobiście, należy przypomnieć, że udzielanie tego sakramentu również dokonuje się pod jego kierownictwem. Innym zadaniem biskupów jest bycie szafarzami święceń kapłańskich i kierownikami karności pokutnej, jak mówi Sobór, określając ich odpowiedzialność pasterską. Zgodnie z tym tekstem Soborowym, biskup jest szafarzem święceń kapłańskich w tym sensie że ma władzę udzielania święceń, a ponieważ władza ta związana jest z misją pasterską biskupa, wynika z tego, że jest on również odpowiedzialny, jak już powiedzieliśmy, za wzrost powołań kapłańskich i za właściwą karność pośród kandydatów do kapłaństwa. Jako kierownik karności pokutnej, biskup określa warunki udzielania sakramentu pokuty. W sposób szczególny przypominamy, że jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej liczby spowiedników, tak aby wierni mogli korzystać z tego sakramentu. Sobór wreszcie stawia wobec każdego biskupa wymaganie przykładu i wzoru życia chrześcijańskiego. Przykładem swego życia winni wspierać tych, których są przełożonymi, strzegąc obyczajów swoich przed wszelkim złem i w miarę możności zmieniając je z pomocą pańską na lepsze aby razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnąć żywot wieczny. Chodzi więc o przykład życia w pełni zorientowanego wedle cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości. Chodzi o cały sposób życia i postępowania, oparty na mocy Bożej łaski. Wzór, który się udziela, pociąga, przekonuje, który rzeczywiście jest odpowiedzią na zalecenia z pierwszego listu świętego Piotra. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Szczególnie ważny jest ten ostatni punkt, zwracający uwagę na bezinteresowność, troskę o ubogich, Całkowite poświęcenie dla dobra dusz i kościoła. Chodzi o przykład, który według dziejów apostolskich dawał Paweł. Mógł on powiedzieć o sobie: Pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. W drugim liście do Tesaloniczan pisał również: Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu. We dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jako byśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. A w końcu zachęcał Koryntian. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wielką i niełatwą jest misja biskupa jako szafarza łaski. Nie wypełni on jej bez modlitwy. Na zakończenie stwierdzamy więc, że życie biskupa wypełnione jest modlitwą. Chodzi nie tylko o to, by dać świadectwo modlitwy, ale o życie wewnętrzne ożywiane duchem modlitwy jako źródło całego posługiwania. Przede wszystkim biskup jest świadomy znaczenia słów Chrystusa skierowanych do apostołów, a poprzez nich do ich następców. Beze mnie nic nie możecie uczynić.